Witam Was, moi kochani, w tagu, a mianowicie jest to tag od A do Z. Jest to nowy tag, który pojawił się na YouTubie jakiś czas temu. W wersji angielskiej jest on znany od jakiegoś czasu, natomiast jeśli mówimy o polskim YouTubie, ostatnio właśnie zauważyłam ten tag na kanale Panny Joanny i stworzyła ona ten tag razem z Karoliną ze stylizacji, lub też może kojarzycie ją ze stylizacji 2. Kochani moi, tak ten polega na tym, że jeśli chodzi o dziewczyny, one zrobiły to w ten sposób, że właśnie wymieniały według alfabetu produkty z danych firm, które polecają. Kosmetyki miały właśnie jakby zaczynać się na literę wymienioną przez jedną z nich i wypowiadały się właśnie podając przykłady danych kosmetyków polecanych przez nich. Słuchajcie, ja nie mam drugiej takiej osoby, która wymieniałaby ze mną na przemian właśnie litery z alfabetu i produkty godne polecenia. Ja zrobię to po swojemu. Przypuszczam, że filmik będzie długi, bo chciałam Wam pokazać kilka przykładów. Więc moi kochani, nie przedłużając, zaczynajmy. Wybaczcie, jeśli bym się troszkę motała. I oczywiście światło zmienia się, ponieważ słońce bawi się w chowanego. No ale cieszmy się, że w ogóle jest. Moi kochani, zaczynamy jak zawsze. Pierwszą literą alfabetu jest litera A. I na tą właśnie literkę chciałam Wam polecić dwa produkty. Pierwszym z nich jest Aven, woda termalna. A drugim produktem będzie spray do stóp odświeżający z firmy Avon. Ten z limonką i miętą. Kochani moi drodzy, wybaczcie, ja sobie będę te rzeczy rzucać, więc one może będą jakiś dźwięk, no może nie wydawać, ale będę się troszkę tukła. Wybaczcie za to. Kolejną literą jest litera B. A jeśli mówimy o B, to na pewno produktem godnym polecenia są suche szampony z firmy Batiste. Ja akurat gorąco polecam dla osób, które mają ciemniejsze włosy, właśnie typowo dostosowane lakiery do ciemnych, szampony do ciemnych włosów. Te szampony barwią troszkę włosy, skórę głowy. Dla jednych może być to plusem, dla innych minusem. Ja jednak uważam, że są to produkty bardzo fajne. Akurat właśnie te do ciemniejszych włosów wydaje mi się, że mają przyjemniejsze zapachy i znacznie lepszy dają efekt. Moi kochani, kolejną rzeczą na literę B, firmą, którą chciałam Wam polecić, będą lakiery. Lakiery z firmy Bariem. Moje dwa najnowsze nabytki, a mianowicie jest to właśnie papaja i green meat. Nie, mint green. Tak czy inaczej fajne. Naprawdę mają dużą gamę kolorystyczną i jeśli chodzi o dostępność, przede wszystkim super drag i w większych butsach również one się znajdują. Jeśli chodzi o kwestie literki B, to na pewno moi kochani chciałam Wam polecić kredkę z Benefita, któraż mi się tu zaplątała i której w tym momencie nie widzę oczywiście. No tak, chcący, niechcący jest. Wybaczcie. Polecam Wam gorąco właśnie tą kredeczkę z Benefita. Kredkę, którą już Wam zesłoczowałam, ponieważ filmik nagrywam drugi raz. Macie ją tutaj. Ona ma taki lekko różowawy odcień i świetnie nadaje się na linię wodną, jak również tutaj na rozjaśnienie pod łukiem brwiowym. I produktem z również super draga jest lakier do paznokci z firmy Beauty UK, które
właśnie te lakierki mają dość fajną gamę kolorystyczną i myślę, że są całkiem w porządku. Kochani, no i co, może przejdźmy do C. Jeśli chodzi o C, to na pewno rozświetlacz z firmy Constance Carroll. Rozświetlacz, który jest moim ulubionym. Ma naprawdę bardzo fajne drobinki, fajne rozświetlenie. Tu oczywiście miałyście paseczki. Jest to efekt taki naprawdę delikatny, takie muśnięcie słońca. Ja jestem zadowolona z tego produktu. Kolejną rzeczą dość sławną, dość popularną na pewno będzie korektor z firmy Collection 2000. Ja niestety nie wiem, czy jestem taka zdolna, ale mi zawsze wszędzie schodzą po prostu napisy. I jest to odcień Light 2. Oczywiście możecie zakupić ciemniejsze albo jaśniejsze. Jeśli jesteśmy przy literze C, to na pewno lakiery, które ja zakupiłam w TK Maxie. Są to takie lakiery do francuskiego manicure z firmy Color Club. Nie wiem, czy oni mają takie kolorowe, typowo lakiery, ale te są naprawdę w porządku. I jeśli chodzi o rzecz godną polecenia, jest na pewno to błyszczyk z firmy CK, czyli Calvin Klein. Błyszczyk, który prezentuje się w ten sposób. Bardzo fajny, jeśli chodzi o zapach, aplikację i cóż więcej chcieć, kolorek też mi bardzo odpowiada. Moi kochani, ostatnią rzeczą, którą chciałam Wam pokazać w związku z literą C, będą na pewno brokaciki z firmy, nie wiem, czy to będzie dla Was widoczne, będzie, z takiej oto firmy. Ja posiadam tych brokatów chyba 6 w przeróżniastych kolorach, natomiast ten Rio jest moim ulubionym. Bardzo fajnie się prezentuje, te drobinki są różnokolorowe i dają naprawdę fajny efekt na paznokciach. Kochani moi, jeśli chodzi o C, to ta kwestia jest zamknięta. Mówiąc o literze D, przychodzi mi na myśl tylko DAF, a jeśli DAF, to antyprespirant. Ja akurat polecam Wam antyprespiranty z DAF z tego względu, że są one delikatne, moim zdaniem nie podrażniają. Jeśli chodzi o zapach, to zapach mają taki no kremowy, no nie wiem, tak mi się kojarzy. Myślę, że są naprawdę w porządku. Ok, moi drodzy, przejdźmy do litery E, a jeśli E, to przede wszystkim Essence. Z Essence produktów do polecenia jest mnóstwo, natomiast ja chciałam Wam powiedzieć o tych, które mnie zachwyciły, z których jestem zadowolona, a mianowicie na pewno kredka, która jest u mnie już wersją mini i pójdzie do projektu Denko, ale może jeszcze przeżyję, jeszcze miesiąc z groszem i będę w Polsce, więc na pewno zakupię. Kredeczka właśnie ta z grzebyczkiem, ja miałam w odcieniu chyba 2 brown. Na pewno rzeczą godną polecenia jest konturówka z firmy Essence o takiej oto nazwie i numerku, która moim zdaniem świetnie spisuje się na ustach. Macie ją tutaj zesłoczowaną, ja mam rękę całą w słoczach, bo już mówię, nagrywam drugi raz ten filmik. I produkt ten naprawdę fajny, kremowy, wydaje mi się, że lepiej się zachowuje na ustach niż większość konturówek. Z Essence również polecam Wam błyszczyk Stay With Me Long Lasting Lip Gloss. Ja mam akurat tutaj w 2, mam chyba 1 również na swojej toaletce. I ostatnią rzeczą, którą chciałam Wam polecić z firmy Essence, jest produkt, są to krople przyspieszające wysychanie lakieru.
Ja jestem nimi zachwycona i na pewno zakupię, będąc w Polsce, bo dla mnie to jest kosmetyk wszechczasów i ja uwielbiam osobiście. Kochani, jeśli mówimy o literce E, to na pewno nie można pominąć Eveline, a jeśli Eveline, to odżywka 8 w 1, znana, jednym przynosi ukojenie i poprawę po prostu kondycji paznokci, innym zaś szkodzi i mają jakieś tam skutki uboczne. I rzeczą, którą chciałam Wam również przedstawić, jest to emolium, jest to emulsja do ciała, bardzo fajna, bardzo wartościowa, która wspomaga nawilżenie skóry, jest delikatna i godna polecenia. Moi kochani, przejdźmy zatem do litery F, a jeśli mówimy o F, to niestety nic nie przychodzi mi do głowy, nic z rzeczy, które mam w swojej kolekcji toaletce, no niestety nie jestem w stanie sobie przypomnieć nic. Natomiast jeśli chodzi o G, to na pewno firmą, która jest dla mnie godna polecenia i z której mam sporo produktów, jest firma Gosz. Dla mnie jest to naprawdę w porządku firma. Z Gosza mogę Wam polecić pędzelki. Nie wiem, w jakiej cenie one są w Polsce. Ja mam taki do nakładania cienia, jak również do blendowania, taką mniejszą kulkę. Ja dałam za nie groszowe sprawy, bo były na przecenie w Superdragu. Słuchajcie, z Gosza również chciałam Wam polecić eyelinery, które zostają bardzo długo na tutaj macie. To są właśnie tutaj te kolorki złoty i zielony. One bardzo długo zostają na powiece, naprawdę dobrze się trzymają i według mnie są godne polecenia. Jeśli mówimy o Goszu, świetne, świetne, jeszcze raz świetne produkty wodoodporne, naprawdę wodoodporne, a mianowicie polecam Wam cienie w kremie, w takie właśnie w sztywcie. Gdzieś Wam tu już swatchowałam, tu. Tu macie właśnie ten różowy, natomiast jeszcze z takich kremowych produktów to baza pod cienie, która znajduje się tutaj. Tu macie te dwa produkty i słuchajcie, są to produkty, które utrzymują zwykłe cienie, sypkie lub też w kamieniu, naprawdę na moich powiekach nawet do 15 godzin, więc rewelacja. Rzeczami, które również chcę Wam polecić z firmy Gosz, są kredki do oczu. Gdzież Ty jesteś? Tutaj. Na przykład taka srebrna, która jest kredką wodoodporną. Już Wam pokażę może numerek, jeśli uda mi się to. Jest. Mam nadzieję, że jest. Właśnie taka srebrna, bardzo fajna, bardzo miękka, myślę, że nawet będzie się sprawdzać jako baza. I tutaj co macie? Swatcha, kolor takiej właśnie fuksji, różu. Jest to konturówka, która również jest godna polecenia. Glam Pink, bardzo utrzymująca się świetnie na ustach. Trochę wysusza, ale wiadomo, zazwyczaj tak konturówki działają i no, takie mają efekty uboczne. Słuchajcie, jeśli chodzi o G, to chciałam Wam jeszcze powiedzieć o lakierach Golden Rose. Ja w swojej kolekcji mam dwa. Przypuszczam, że zakupię więcej w Polsce będąc. I co, moi kochani? Jeśli chodzi o G, to ostatnimi produktami, o których chciałam Wam powiedzieć, to Garnier, czyli dwufazowy płyn do demakijażu, świetny, bardzo dobrze zmywa produkty wodoodporne. I drugą rzeczą, o której chciałam powiedzieć, jest krem z filtrem, krem do twarzy, który kosztował mnie niewiele, bo tylko 4 funty w sklepie Home Barks. I moi kochani, nie bieli tak mocno, jak bieli większość tych właśnie kremów z filtrem.
Okej, moi kochani, idźmy dalej. Jeśli chodzi o i, to oczywiście Inglot. A jeśli chodzi o Inglota, to polecam Wam gorąco płyn do dezynfekcji pędzli. Fajna sprawa, nie trzeba samemu przygotowywać, można sobie te pędzelki właśnie odkazić, zdezynfekować właśnie gotowym produktem. I na pewno jeśli chodzi o Inglot, polecam Wam paletki. Paletki ze względu na to, że można właśnie kolekcjonować cienie, które tak naprawdę chcecie używać. Paletki są magnetyczne, więc to jest fajne, można sobie je razem po prostu łączyć. Jedynym minusem moim zdaniem jest to, że paletki te strasznie się brudzą, no ale wiadomo, coś za coś. Nie wiem, to jest moja personalna opinia. No i oczywiście cienie z Inglota, no nie wiem, pigmentacja świetna. Przykładowo tutaj macie takie dwa kolorki. Są to cienie, z którymi bardzo dobrze się współpracuje i myślę, że są naprawdę, naprawdę fajne. Moi kochani, jeśli chodzi o literkę I, to chciałam Wam również polecić krem z Ivostinum, który jest tu, jest. Krem z Ivostinu 50+, również. Polecam go głównie ze względu na cenę, bo jest on znacznie tańszy niż produkty z firmy SVR lub też La Roche-Posay? Coś takiego. Na pewno ze względu na cenę polecam. Troszkę bieli. Słuchajcie, jeśli mówimy o literze J, to niestety nie jestem w stanie Wam wyróżnić wiele produktów. Jedynym będzie peeling z Joanny, ten właśnie myjący, wygładzający. Nie ma on jakichś wielkich drobinek, no ścieranie nie jest za duże, ale fajny zapach, tani produkt, myślę, że przyjemny w użytkowaniu. I słuchajcie, moi kochani, jeśli chodzi o J, to kwestia zamknięta, przechodzimy do K. A jeśli K, to oczywiście Kobo. Jeśli mówimy o Kobo, to nie obeszłoby się przede wszystkim od produktu, który ja osobiście bardzo lubię, baza pod pigmenty sypkie, baza utrwalająca, która również spisuje się świetnie jako baza pod pomadkę, jako baza o matko, do reanimacji linera w żelu. Naprawdę ma wiele, wiele zastosowań. Można również tworzyć linery z cieni. No i jeśli mówimy o Kobo, to na pewno cienie do powiek, cienie, które są również bardzo fajne. Oczywiście możecie spotkać jakby dwa rodzaje cieni w firmie Kobo, a mianowicie takie właśnie bardziej pudrowe, satynowe, jak również tak jak w przypadku tutaj macie Golden Rose i ten właśnie fioletowy, cienie, które mają zupełnie no, inne wykończenie, mają na pewno lepszą pigmentację. Tutaj je macie, wybaczcie za słocze, jest ich mnóstwo. Tu macie te dwa cienie i gdzie by Wam tego zielonego, no i tutaj między nimi ten zielony. Więc myślę, że pigmentacja jest w porządku. No i co, moi kochani? Kobo powiedziałam, następna litera to L. A jeśli L, to L'Oreal. Z L'Oreala już Wam pokazuję dwie rzeczy godne polecenia, a mianowicie w tym momencie używany przeze mnie podkład, prezentujący się w ten sposób, fajna sprawa i rzecz, która jest no, naprawdę fenomenalną, a mianowicie jest to odżywka, jest to serum do rzęs, które ma powodować ich wzrost, poprawę kondycji i działa. Wiem, że mam zrobić recenzję osobną tego produktu, ale jeśli odpowiada Wam wersja bez zdjęć,
wypowiedzenie się tylko na temat tego produktu, moje odczucia, to jak najbardziej mogę to zrobić na przedwczoraj. Natomiast jeśli chodzi o kwestie zdjęć i obróbki całego filmiku, no to pewnie zejdzie mi jeszcze trochę. I co, kochani? Kolejną literą jest litera M, a jeśli M, to Maybelline. Maybelline ma w swojej szafie sporo fajnych produktów. Ja polecam Wam tusz. Tusz prezentujący się w ten sposób, ten właśnie Smoky Eye z tym ogniem, czy jak tam nazwiecie. Na pewno z Maybellina godny polecenia jest również ten pisak Masterpiece. I ostatnią rzeczą, którą chciałam Wam polecić właśnie z firmy Maybelline, są właśnie te lakiery z tej serii Color Show. Więc to tyle, jeśli chodzi o Maybelline. Z Make Up Academy na pewno polecam Wam pomadeczki, pomadki, które gdzieś Wam zesłoczowałam. Tak, już widzę nawet gdzie, ale muszę odświeżyć. Pomadeczki z Make Up Academy. Ja akurat posiadam w swojej kolekcji chyba 3 albo 4, z tym, że mają one wykończenie, ten akurat takie bardziej błyszczykowe, natomiast to jest wykończenie bardziej kryjące. Na pewno plusem jest to, że możecie sobie odwrócić te pomadki i widzicie, jakie są kolory. Tu macie te dwa słoczyki. Słuchajcie, moi kochani. No i oczywiście no, fenomenalny i popularny i bardzo znany i lubiany MAC. Jeśli chodzi o MAC-a, ja w swojej kolekcji mam 4 cienie chyba. Na pewno właśnie cień kultowy, właśnie Expensive Pink. Ja Wam może zrobię swatcha tutaj za tym fioletem. Cała ręka, masakra. Cień właśnie z MAC-a Expensive Pink, Naked Lunch, Rice Paper, no i ten właśnie brązowy, za którym ja do końca nie przepadam, żałuję, że go kupiłam. I chyba go mamy tutaj. Nie, wiecie co, nie będę wyciągać, bo ja po prostu jestem mistrzem niszczenia właśnie cieni z paletki. Jeśli tylko próbuję je wyciągnąć dla Was. Dobra, kochani, lecimy dalej. Jeśli chodzi o N, no to mogę Wam polecić. W Butcie jest taka firma Number 7 albo Number 17. Jeśli chodzi o 17, to mają fajne lakiery do paznokci, nie narzekam, dość ciekawe kolorki. Myślę, że też się w porządku utrzymują. I ostatnio, jakiś czas temu, zakupiłam właśnie eyeliner. I eyeliner, tutaj macie ten kolorek, taki właśnie niebieskawy tutaj. Myślę, że jest w porządku. Lecimy dalej. Aha, jeśli chodzi o N, no to Nivea. Wybaczcie, jeśli ruszyłam kamerą. Z Nivea polecam Wam kremik do rąk, prezentujący się w ten sposób. Mleczko do demakijażu, właśnie to ja osobiście bardzo lubię. I mój ukochany, przewspaniały antyperspirant. Ten jest fenomenalny, ja jestem zakochana w tym produkcie. Ok, moi kochani, jeśli chodzi o literę O, niestety nic w mojej kosmetyczce. Jeśli mówimy o P, to Palmolive. Z Palmolive lubię żele pod prysznic. W tym momencie nie mam żadnego, bo skończyłam jakiś czas temu. Jeśli mówimy o R, to Rimmel. Przede wszystkim lakiery 60 sekund, bardzo fajne. Kolejną rzeczą z firmy Rimmel pomadki z tej serii dla Kate. Ja osobiście lubię. Ja mam w odcieniu trójeczce taki nudziak. Już Wam go zeswatchowałam wcześniej tutaj koło kciuka. I moi kochani, co jeszcze? Myślę, że
Jeśli chodzi o R, to nie wolno zapomnieć o lakierach z firmy Revlon. Przede wszystkim moim faworytem jest baza pod cienie z Revlonu i też fenomenalną rzeczą jest, jak to się mówi, lip butter, który ja mam osobiście w odcieniu 0,45. Jeśli mówimy jeszcze o literze N, to zapomniałam powiedzieć o cieniach z firmy Natural Collection, które możecie dostać w Butcie. Też cieniach, które świetnie są napigmentowane, naprawdę fajnie się z nimi pracuje i kosztują tylko £1,79 funt, więc niewiele. I co? Powiedziałam, teraz kwestia literki S, mianowicie z S polecam produkty Sally Hansen, produkty do paznokci. Ja posiadam lakiery, jak również produkt taki, który ma stanowić top coat i base coat w jednym. I jeśli chodzi o S, polecam Wam również błyszczyki z firmy Sunset. One są chyba do dostania, wybaczcie za brudne palce, ale słodziki były. Do dostania są chyba w Saversie. I moi kochani, patrzę ile jeszcze czasu. W ogóle to się zastanawiam, czy mnie nagrywa, bo nie wiem, jakaś dzicz tu panuje na mojej kamerze. Miałam 22 minuty, gadam 26, a jeszcze zostało 3. Nie wiem, coś mi to matematyka nie bardzo pasuje. Słuchajcie, jeśli chodzi o T, literkę T, to taki oto produkt. Produkt do włosu, ja ogólnie bardzo lubię tą firmę, te produkty i mam z nich odżywki i szampony. Raz na czas zmieniam właśnie na, nie wiem, przesuszone włosy lub też, nie wiem, chroniący kolor. Zmieniam, ale zostaję przy tej samej firmie, ponieważ jestem zadowolona. Moi kochani, jeśli chodzi o W, to Vibo, z Vibo mam lakier do paznokci i lakiery polecam, ale w tym bałaganie mi zginął. I również na literkę W polecam lakier do włosów z firmy Vella. Ok, moi kochani, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Wybaczcie za tą długą pogadankę. Zorganizowałam to troszkę inaczej niż zrobiły to dziewczyny. Pokazałam Wam więcej produktów. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodoba. Ja lecę się myć. Nie wiem, czy się domyję, bo to połowa rzeczy wodoodporna. Gorąco Wam polecam te kosmetyki. Sprawdźcie, przetestujcie. No i co? Do zobaczenia. Pa, pa.